Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym drafcie na moim kanale. Na wstępie mam nadzieję, że udały wam się święta, że spędziliście je z najbliższymi, że dostaliście prezenty, jakie dostać chcieliście. Ja dostałem, jestem zadowolony, tylko trochę za dużo pojadłem i ledwo co się mieszczę w kadrze. Czas na dietę pod tytułem mniej żreć, trzymajcie kciuki. Nie moja wina, że te ciasta były takie dobre, słuchajcie. Jako, że mamy jeszcze okres świąteczny, drugi dzień świąt, to otworzę paczkę, żeby dzisiejszy draft się udał. 1000 FIFA points, czyli 12 rzadkich piłkarzy. Rozpoczniemy w stylu, ja to czuję. No są chociaż ekrany, bo gdyby nie było ekranów, to byłbym bardzo zawiedziony. Niemcy, środkowy obrońca Mustafi. No nie no, kilku użytecznych piłkarzy, ale zdecydowanie nie wartych takich pieniędzy. W razie czego dzisiaj będzie taki normalny draft, ponieważ chcę wygrać. Chcę zbudować potężną drużynę, żeby po prostu podnieść swoje ego. No i chcę przetestować jakichś fajnych graczy, więc zaczynamy od wyboru formacji. No muszę wybrać 4-3-2-1, ponieważ właśnie tutaj jest szansa na takich dobrych graczy. No to co? Neymar. Dawno go nie używałem. Na napad pójdzie no tutaj bardziej ikona, by się jakaś przydała, tak to nikt nam się nie łączy z Neymarem, więc niech będzie Vietto, ponieważ czuję, że na prawy napad pójdzie jedyny niepowtarzalny Leo... Raffaello. Verdi. No tak, miał być potężny draft, a wyjdzie jak zawsze. Haha, nie no, to nie jest śmieszne, to jest smutne. O rany, jakaś kolejna przeciętna karta. Mój. O wreszcie, ktoś taki porządny. Kevin De Bruyne. Choć chyba on był w ślepym drafcie, no ale co, przecież nie wybiorę Strootmana. Alonso, świeżutka karta Inform. No i wydaje mi się, że on na razie najlepiej będzie nam pasował. Przydałby się ktoś z Ligi Hiszpańskiej na środek obrony, jednak nie myślałem o Ruizie. Stones. Muszę myśleć o zgraniu, bo często o nim zapominam. Cahill. Jeszcze jakiś srogi prawy obrońca. Kyle Walker. No pod względem grywalności to według mnie moja obrona jest tak akurat. Boki świetne, środek trochę gorszy. Wow, Loris na bramkę. No dobrze, drużynę mam już w połowie zbudowaną. Teraz przydałoby się dać jakieś zgranie napadowi. Mbappe. Świetnie. No to jeszcze Cavani. I jestem spełniony. O, oh, money, money. Witaj w zespole. A mogłem wziąć Mignolet. Ach. Jest! Mamy Laudrupa, choć... Kurczę! Gdyby był na centralnej pozycji, byłbym bardziej zadowolony, ale tak czy siak, legendo, witaj w zespole. Sterling. Leci kolejna świetna karta, tak jest, mamy Messiego, mamy też N'Golo Kante. Wiem, że najmłodsi widzowie mnie zlinczują, jednak wezmę Kante, ponieważ ani razu nim nie grałem w FIFA 18. Messi może nam jeszcze raz trafi, a tak w ogóle to potrzebowałem zgrania. Messi, no dobra, by się łączył z Vietto, ale ja nie chcę grać w Vietto, ja chcę lepszego napastnika. O, na przykład Rashforda, no, chociaż zgranie będzie. Oczywiście Salah. Pulisic, no to... Oj, źle kliknąłem. Ach, liczyłem na jakąś ikonę, ponieważ pojawił się ten ciemniejszy ekran. No to biorę Kompaniego. Semedo na ławkę i jeszcze bramkarz. No, raczej nie może być nikogo lepszego niż Loris. Jest Ederson, jednak wolę zagrać Francuzem od pierwszych minut. Wybierzmy jeszcze menedżera, przydałby się jakiś Francuz. Jednak oczywiście moje życzenie nie zostało spełnione. Pan Joyce. Nie jest to oczywiście kreatywna drużyna, jednak jest bardzo silna. Szkoda, że nie miałem jak dać tego Neymara do wyjściowej jedenastki, jednak i tak jestem zadowolony. Wybaczcie mi brak Messiego, ale na Messiego przyjdzie jeszcze pora. W dodatku to była jego zwykła karta. Bez szału. Na sam początek mecz z Polakiem, Szymku, życzę ci powodzenia, wesołych świąt. No i też udało ci się złożyć fajny zespół, no właśnie, ten Aguero. Wielka szkoda, że u nas się nie pojawił, bo zdecydowanie wolałbym go niż Rashforda. Widać, że Szymek nie dostał FIFA pod choinkę, trochę już w nią musi grać. Rashford ładnie kręci na skrzydle. Agresywnie wchodzimy, czy pozwalamy na wrzutkę? No, to był lepszy pomysł. Nie dlatego, że nie udało mi się go dogonić. Nie, po prostu taki był plan. Oj. I teraz Sadio Mane. Rashford jest wysokim skurczybykiem, więc właściwie wrzutka mogłaby być dobrą decyzją, jednak jest znaleziony Laudrup. I jeszcze mój z voleja. Co on zrobił? Mane... Po ziemi i Laudrup trafia do siatki, choć byłem przekonany, że to Rashford dołoży nogę. Pytanie brzmi, nie zdążył, czy po prostu wiedział, że ikona go zastąpi. Najważniejsze jest to, że trafiamy bramkę, lecimy dalej. Jako, że Rashford mi podpadł, to wejdzie Mbappe. Fantastyczne podanie, choć serio, dziwię się, że to Anglik nie wbił piłki do siatki. No ale hej, nieważne. Uff, choć Ronaldo i Casemiro. Przyzwoicie. I Mane znów chyba będzie chciał dobrze dośrodkować, tak jest, Laudrup. Wiecie co, ostatnio rzadziej uderzam tak od razu po dośrodkowaniach, ponieważ wolę przyjąć piłkę, ustawić się i wtedy strzelić, jednak teraz, no, spodziewałem się po prostu lepszego przyjęcia od Laudrupa, nie wyszło.
Mbappe środkiem do Mane. Ten jest w polu karnym i prowadzimy już 2 do 0. Pięknie. Piłkarzami swojego ulubionego klubu zawsze się gra jakoś przyjemniej. I czyżby trzecia bramka? Mbappe, bliźniacza sytuacja jak przed chwilą, niezwykłe. Nie wykorzystał jej. Alonso nie był w stanie dogonić Williana, ten sprytnie zamarkował ruch przed nim. Oczywiście to było czyste, sędzia nie miał prawa odgwizdać karnego. I czas na kolejną kontrę. Dobra, takiego zagrania się nie spodziewałem, ale najważniejsze jest to, że wyszło. Mbappe, to miało być do Walkera. Laudrup, techniczne uderzenie i nie ma gola, poprzeczka. A szkoda, bo byłby to przepiękny strzał. Znaczy, był to przepiękny strzał, choć czy ja wiem, nie padł gol, więc chyba nie mogę tak mówić. Mbappe, tak jest, znalazł Mané, tak jak sobie życzyłem, i Mbappe, 3 do 0, fantastyczna dwójkowa akcja, wydaje mi się, że jest już po meczu. Mbappe, to jest już czwarty gol, 4-0. Pierwszy raz widziałem taką animację, by piłkarz wykończył, no chyba szczuba, nie, bo zobaczmy powtórkę, no, tak jest, no nonszalancką, ale ważne, że trafił. Laudrup, ach, tym razem brawo, kto tam stoi, brawo stoi, Mbappe centra, o kurde, mój, Kante, Kevin De Bruyne, no on potrafi strzelić, więc chciałem mu znaleźć jakieś dobre miejsce, jednak Casemiro świetnie się spisał w swojej roli, to jest teraz kontratak, czy będzie pierwszy strzał przeciwnika, Cahill kontra Willian, zwód, no i nie, jeszcze nie teraz. Mamy rzut wolny w świetnym miejscu. Czy Kevin trafi? Nie ma gola. No to jest niezwykłe, ale pusta bramka. To musi być. Kante z voleja. Laudrup z przewrotki. No nic nie wyszło. Jeny, ale to jest właśnie ten minus. Jak ma się takich zwinnych, niskich napastników, to później nie ma kto wykończyć z główki. Jakby był taki Lewandowski albo no nawet, kurczę, Andy Carroll, to z pewnością byłoby już 5 do 0. Laudrup obrót, strzał 5 do 0, niczym Thierry Henry. Niezły. Nigdy nie grałem przeciwko niemu, nigdy nie grałem nim w 18, ale nie zawodzi mnie. Alonso, De Bruyne nie spalił, ale też nie wykończył. Jeszcze Kante! 6-0. Na pomrówce to się nie spodziewałem takiego wykończenia. Niezwykłe. Sędzia kończy to spotkanie. Nie spodziewałem się, że rywal dotrwa do 90 minuty, jednak ja to jak najbardziej rozumiem. Dziękuję ci za spotkanie. No cóż. Z podniesioną głową idę szukać drugiego przeciwnika. Był to według mnie mecz idealny, no bo co poszło nie tak? Nic, wszystko zgodnie z planem. Oby tak było dalej. Drugi mecz przed nami, no i co za skład. Znaczy, dobrze, pominijmy zgranie, jednak Roberto Carlos, De Bruyne, Cavani, Mbappe i Neymar. No, powodzenia, bo też gram z Polakiem. Jeśli mnie oglądasz, to oczywiście pozdrawiam. Jeśli mnie oglądasz i zaraz mnie zniszczysz w tym filmie, to jednak no, nie pokazuj się w komentarzach, bo chyba widzowie nie będą zadowoleni. Oczywiście żartuję. Wiem, wykwintny humor mam. Mane kontra Roberto Carlos, to się nie może udać. Ale mamy chociaż rzut rożny, więc jestem zadowolony z tej akcji. Oby tylko jeszcze padła teraz bramka. Bardzo dobra centra. A, ja mam jeszcze Rashforda. Dobra, niech chwilę sobie pogra. No i teraz wszyscy poza swoimi pozycjami, a Mane jeden na jeden i oczywiście trafia do siatki, oby tak samo to wyglądało w dzisiejszym spotkaniu, ponieważ ostatnio, no jeśli oglądacie mecze Liverpoolu, to wiecie jak to z Mane jest, nie jest w najlepszej dyspozycji, jednak liczę na identyczne przełamanie. A myślałem jednak, że Niemiec to wyjmie nogą, bo no, on ma tę umiejętność bronienia nogami, nie tym razem. Mbappe, to musi być rzut rożny. Mi to pasuje. Co? Dobra, nie ma gola, ale fatalnie się zachował nasz goalkeeper. Świetnie, Mané. Lewa noga. No, chyba i tak mielibyśmy rzut rożny, więc wszystko poszło zgodnie z planem. Spróbujmy czegoś takiego. Cavani. Piękna kontra, wycofanie. To się nazywa brak zaufania do napastnika. Ja bym nim kończył. Chyba że rywal obejrzał złe fragmenty Ronaldinho i spółka, no ale normalnie, no to są gole. Jednak teraz chyba Mbappe 1-1. Po co ja gadam? Trzeba grać. No i tego Rashforda muszę zdjąć. Tym razem na napad wejdzie Neymar. Lucas! Ze wszystkich ludzi na boisku Lucas trafił do siatki. To naprawdę boli. Nie wierzę, przecież to będzie gol.
Jeśli to wszystko było zaplanowane, że piłka odbije się od muru itp., to czapki z głów jednak... trochę w to wątpię. Neymar? Technicznie i to jest bramka 2-2, błyskawiczna, piękna odpowiedź. Oj, przydałby się nam taki Neymar w Ronaldinho i spółka, nie? No kto wie, może wkrótce. I co zrobi Kompany? Podaje w tempo do Mané, to wyszło, to jest bardzo ważne. Tylko czy będzie gol? Centra, bez główki i to może być zabójcza kontra. Zobaczmy, 2-2, a właściwie na 3. Ech, dobra, nasza drużyna się wróciła, więc nie ma się o co martwić. To jest dobra kontra, 3-2, tylko muszę idealnie podać. O Mané, no. Dobra, czekajcie, to jeszcze nie koniec. Neymar nie zdążył, fantastycznie blokowany przez obrońcę. Nie spalił. Wiecie co, po tej akcji zaczynam sądzić, że ten rzut wolny był naprawdę zaplanowany. Bo to jak rywal znalazł Neymara, to w głowie mi się nie mieści. Gram z niezłym graczem, taka prawda. Nie, to będzie czerwona kartka. Ale głupota. Nie wierzę, druga, żółta, w konsekwencji czerwona. Według mnie to nie był faul na kartkę, jednak wcześniej już Kanté raz faulował przypadkowo przeciwnika po otrzymaniu kartki, więc nie dziwię się, że taka jest decyzja sędziego. No to już po meczu. Ostatni gwizdek. Dziękuję ci rywalu za spotkanie, był to ciężki mecz. Zasłużyłeś na zwycięstwo, tylko tyle mogę powiedzieć. I wiem jedno, po tym drafcie mam ochotę na Neymara na swoim głównym koncie, by go tak umieścić obok Mbappe, jednak no Neymar chyba kosztuje jest 400 tysięcy, więc nawet nie mam o czym marzyć. Znaczy marzyć sobie mogę, ale czy te marzenia się spełnią? Trochę w to wątpię. Nie, 3 paczki. Na sam początek srebrna, kto wie, może to z niej uda się zarobić najwięcej. Cristiano? Dabo? Nie. Wow. Przed nami paczka za 5 tysięcy. Czyli ta średnia, choć wydaje mi się, że więcej bym zarobił na srebrnej niż na złotej. Ale zobaczmy. No tak, milionerem nie jestem. Znaczy, nieważne. I paczka premium warta całe 7,5 tysiąca monet. Czy będą ekrany? No nie. Ale znów rzadka karta. Lewy obrońca, jest to nikt inny jak Kolarow. Wiecie co, nie możemy tak zakończyć tego odcinka. Serio, takimi paczkami? Zakończmy tak, jak to rozpocząłem. Paczka za 1000 FIFA points. Niech będzie ikona. Niech będzie Neymar. Ktokolwiek. Proszę państwa, oczywiście są ekrany, nie jest to flara ikony, jednak jest inform. Brazylia. Środkowy napastnik. Rafael, warty jakieś 50 tysięcy. Piłkarz oceniony na 86. I takim akcentem ten odcinek kończę z przyjemnością. No, chyba dobrze się jakoś wysłowiłem. Chyba był Neymar. Neymar jest w tym Team of the Week, nie? Ta, ze Suarezem. Jednak specjalnie jakoś się nie podjarałem, bo to byłoby zbyt piękne. Dlatego też i tak jestem zadowolony z Rafaela, bo nie miałem wysokich oczekiwań. Rzućmy tylko okiem na to, ile kosztuje Brazylijczyk. 50 tysięcy i tak mało jak na taką kartę. No ale mówię, przyda się. Każde monety na tym koncie się przydadzą. Co mogę dodać? Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. No cóż, standardowo nie wygrałem, jednak bawiłem się nawet dobrze. No pierwszy mecz był taki na luzie, drugi już bardziej wymagający. Wygrał lepszy. No cóż, może następnym razem będzie lepiej, ale chociaż paczka na koniec była dobra. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Cześć.